Można było wyczuć, że to jest człowiek, który żyje w takim świecie szczególnego kontaktu z Panem Bogiem. Ja miałem takie odczucie, że nawet wtedy, kiedy prowadził ze mną dialog, i był zainteresowany nawet najmniejszymi szczegółami. Od pierwszego spotkania i potem zawsze, miałem takie wrażenie, że Ojciec Święty prowadzi swój jeszcze jakiś osobisty inny dialog. To się naprawdę czuło. To znaczy się, że nawet jeśli pyta o coś, jeśli próbuje jakiś problem podnieść, to przecież wiadomo, że myśmy zawsze prosili Go o błogosławieństwo, modlitwę. To wydawało się, że on już w tym momencie to obejmuje taką modlitwą, czyli swoim takim wewnętrznym dialogiem, modlitwą z Panem Bogiem, to powiedzmy sobie, no trudno jest w jakiś sposób wyrazić słowami, ale, ale takie odczucie powiedzmy sobie, ja zawsze miałem a zwłaszcza podczas tych spotkań takich szczególnie indywidualnych.